Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy troszeczkę krótszy odcinek, ponieważ muszę się do jutrzejszego live'a przygotować, bo jutro będzie dosyć mocny live. A poza tym chciałem się skupić tak naprawdę tylko na jednym temacie, na temacie, który może w tej chwili nie dotyczy nas bezpośrednio, ale jak najbardziej dotyczy nas pośrednio. Ponadto chciałbym podziękować za wasz aktywny udział pod filmami w komentarzach. Tutaj chciałem się do jednego uczestnika, widza, odnieść. Szanowny panie, ja już tam panu odpisywałem. To, że na przykład ja zakładam taką bluzę czy inną, czy koszulę na przykład w takim czy innym kolorze, to nie jest przypadek. Zadam tylko jedną zagadkę. Czy widział pan mnie kiedyś w szarej koszuli? Oczywiście, że mnie pan nie widział. W szarej bluzce, w szarej podkoszulce zdarzało się, ale nigdy w szarej koszuli. A dlaczego? Jak pan nie znajdzie, to ja jutro wytłumaczę. Dosyć mojego brzęczenia. Moi drodzy, przechodzimy do materiału, a materiał jest dzisiaj soczysty. I wiem, że włożę kij w mrowisko, bo to tu jestem. Zapraszam. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, tak naprawdę jest to pierwszy i można powiedzieć jedyny temat dzisiaj, to jest wojna Izraela, a sprawa polskiej polityki, polskiej gospodarki, sprawa naszego państwa. Jest to materiał, który przygotowałem posiłkując się różnymi materiałami z internetu, różnymi danymi, różnymi wypowiedziami, tekstami i podcastami. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, a ja nie przedłużam i zaczynam. To takie zdjęcie dla uwagi, bo to jest raczej takie do posłuchania. Wojny toczone przez Izrael, najpierw w Gazie, teraz w Libanie, mają istotny, choć pośredni wpływ na interesy polskie i warto, żebyśmy o tym wspomnieli. Zacznę od tego, że wojny są dowodem słabości. Tak, dowodem słabości, a nie potęgi Izraela. Otóż Izraelem rządzi wyjątkowo inteligentna klasa ludzi. Ludzi, którzy znają bardzo dobrze historię, zdają sobie sprawę, że w sensie geograficznym i politycznym Izrael jest tak naprawdę klonem państwa założonego przez rycerzy krzyżowych. To jest tak zwane dawne Królestwo Jerozolimskie, które trwało w latach 1096-1291. To państwo było obcym tworem otoczonym przez muzułmanów i dysponowało ono przewagą techniczną i mogło panować nad tymi żywiołami muzułmańskimi, bo przecież rycerstwo europejskie było dosyć mocno rozwinięte. Były machiny oblężnicze, były machiny bojowe, no budowali również zamki. Ale nawet Królestwo Jerozolimskie opierało się na wspieraniu z zewnątrz, na wsparciu zewnętrznym tak naprawdę. No, krucjaty nie były robione przypadkowo przez papiestwo, prawda? Oczywiście, że nie. No i co się wydarzyło? Po niecałych 300 latach, dokładnie po 295, Królestwo Jerozolimskie przestało istnieć. Zepchnięte zostało przez stukrotnie liczniejszy żywioł muzułmański, moi drodzy. Przewaga techniczna w pewnym momencie przestała działać, a wsparcie zewnętrzne ustało. I co się stało? Królestwo Jerozolimskie zniknęło. Ludzie, którzy zarządzają Izraelem, tak zwany Deep State, nie są ci, których widzimy w telewizji. Absolutnie nie. Doskonale wiedzą, że kluczem do przetrwania państwa Izrael nie jest broń jądrowa ani poparcie Stanów Zjednoczonych. No to poparcie i tak się pomału skończy. No, wiadomo, państwo Ameryka, Stany Zjednoczone już nie są aż tak bogate, jak bywało to kiedyś. Najważniejsze dla Izraela to jest dogadanie się z którymś z wielkich graczy na Bliskim Wschodzie. Po prostu zawiązanie sojuszu. I powiem tak, taki sojusz był już niedawno na horyzoncie. Jak to się mówi, już był w ogródku, już witał się z gąską. Izrael dogadał się z Arabią Saudyjską przeciwko Iranowi. Tyle, że na krótko.
Komuś bowiem ten sojusz bardzo się nie spodobał i ten ktoś doprowadził do słynnego ataku z Gazy na Izrael. No, wiemy kto, moi drodzy. Zda wielkiej wody wielki brat, że się tak wyrażę. Zmusiło to Izrael do powrotu na tor wojenny i spotęgowało nienawiść do Izraela w świecie muzułmańskim. Do tego stopnia, że taki sojusz stał się na przyszłość niemożliwy. Izrael rozpoczął wojnę z muzułmanami, imponuje przewagą intelektualną i przewagą techniczną nad przeciwnikiem. Są sprytni, przebiegli, jednocześnie wskazują się tym na anihilację. Nie ma bowiem możliwości, by Izrael mógł zwyciężyć z Arabią Saudyjską, Iranem i Turcją, którzy zjednoczyli się w tym momencie. Taki układ zapewne kiedyś powstanie i taki dosyć mocny układ, bo na obecną chwilę to są na razie tylko takie sojusze papierowe, można powiedzieć. I nawet wtedy przewaga jądrowa nie zapewni Izraelowi zwycięstwa. No nie da się prowadzić wojny ze wszystkimi. Następna sprawa. Główna i zasadnicza, która nas dotyczy jako Polaków. Izrael jest państwem niezwykle wrogim Polsce. Tak, moi drodzy, wiedziałem, że to się nie wszystkim spodoba, ale taka jest prawda. Jako jedno z czterech państw, obok Niemiec, Ukrainy, Izrael postanowił budować swoją politykę historyczną przeciwko Polsce i kosztem Polski. Jest to jedyny kraj, w którym wrogość wobec Polski stanowi absolutną oś tożsamościową. Pamiętajcie jedno, słuchajcie, taka rzecz. Jak zmusić 19-letniego żołnierza izraelskiego do zabijania bez mrugnięcia okiem palestyńskich dzieci strzałem w głowę? No nie jest to proste. Dorosłego by było ciężko namówić. Ale jest inna sprawa. Trzeba temu komuś, temu żołnierzowi konkretnie, wyprać mózg. I do tego potrzebna jest właśnie Polska. Od urodzenia, od przedszkola, od szkoły podstawowej, ten młody izraelski człowiek uczony jest prostego przekazu. Zobacz, co Polacy zrobili Żydom. Palili nimi w piecach. Miliony. Wydawali ich na rzeź. Donosili na nich. Mordowali w zaułkach. To się może w każdej chwili powtórzyć. Pamiętaj o tym. Do dziś wycieczki uczniów z Izraela do Polski muszą być chronione przez ludzi z bronią. Tylko w Izraelu jesteśmy bezpieczni. Ale żebyśmy byli naprawdę bezpieczni, trzeba usunąć wrogów Izraela. I moi drodzy, zapewne się zdziwicie, bo w większości powiecie, no przecież my nie jesteśmy wrogiem Izraela, to oni na nas cały czas psioszą. Tak, bo to jest ich polityka. A dlaczego padło na Polaków? Moi drodzy, trzeba się cofnąć troszeczkę wstecz. Jakieś 60 lat do tyłu, no może 50. Izrael dobił z RFN-em, czyli Republiką Federalną Niemiec, dobił interes. Mówiąc krótko, wy nam płacicie, jak to się mówi, wagony pieniędzy, a my będziemy oskarżać o zbrodnie niemieckie, będziemy oskarżać Polaków. I zobaczcie, wtedy nagle zaczęły się pojawiać w przestrzeni publicznej hasła pod tytułem Polskie obozy. Tak, to w tamtym czasie, to nie jest z kilku lat, to już się ciągnie. Moi drodzy, i Izrael nie tylko jednak oddziałuje w ten sposób na swoich własnych obywateli. Ta narracja idzie już na cały świat i jest wzmacniana przez Niemcy i Stany Zjednoczone. Dochodzimy tutaj do takiego punktu zwrotnego. Obecne wojny Izraela są przez wielu ludzi na świecie odbierane z podziwem. Ja jeszcze pokażę materiał na ten temat. Wielu ludzi trzyma stronę Izraela, który tak niezwykle przemyślny sposób, na przykład jak te pagery, chociaż ja doskonale wiem, że, moi drodzy, tutaj mówi się, że o pagerach, które zostały zdetonowane w Libanie, oskarżany jest Izrael, chociaż są materiały, które oficjalnie pokazują, jak amerykańskie samoloty, które są wyposażone w tak zwane centra radioelektroniczne, w tamtym momencie, akurat w tym momencie i w tym czasie przebywały w okolicach Libanu i prawdopodobne jest to na 99%, że to one właśnie mogły aktywować te pagery. Ale uznane jest, że Izrael niezwykle przemyślny sposób niszczy swoich wrogów.
Te wojny wzmacniają w wielu środowiskach na całym świecie tak zwany soft power Izraela. A do czego Izrael użyje tej spotęgowanej soft power, kiedy już ucichną strzały? Do kolejnych agresywnych ataków na Polskę. I przypomnijcie sobie, ile to razy w ciągu ostatnich lat Polska była atakowana właśnie przez Izrael. Obserwując ludzi w polskich social mediach, którzy przyglądają się rozwojowi sytuacji na Bliskim Wschodzie, ogarnia nas tak naprawdę ludzi z otwartym umysłem przerażenie. Wielu ludzi, którzy obserwują i komentują, wieją z zachwytu nad skutecznością Izraela, nad słusznością jego sprawy. Powiem krótko, moi drodzy, działają oni przeciwko Polsce. Bo jak Izrael skończy za chwil kilka z pomocą Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, to przeniesie się do Europy. Albo już to zaczął robić. Na to za chwilę mam dowody. Ale to jeszcze nie wszystko. Jako przykład stosunków Polaków do Izraelczyków i Izraelczyków do Polaków podam przykład historii jednego publicysty, którego nie wymienię z imienia i z nazwiska, nie mam na to zgody, ale nie w tym jest rzecz. Opowiem wam historię i to będzie jeden wielki cytat. Kilka lat temu na bankiecie w ramach pewnej konferencji międzynarodowej przysiadła się do mnie izraelska koleżanka po fachu. Kobieta w wieku 30+, bardzo dobrze wykształcona, z sukcesami zawodowymi, zamożna, wiedziała, że jestem Polakiem, bo i nazwisko i flagę miałem na identyfikatorze wpiętym w klapę. Zaczęła uprzejmie, wskazując, że jej rodzina częściowo wywodzi się z Polski. I na tym uprzejmości się skończyły. A zaczął się słowny atak na mnie jako przedstawiciela narodu zbrodniarzy. Ciśnienie skoczyło mi momentalnie, ale że jestem człowiekiem kulturalnym, próbowałem się z nią jakoś rozmówić, wyjaśnić ewidentne nieporozumienie. W toku rozmowy, która z jej strony aż do końca cechowała się agresją, ustaliłem, jakie w istocie jest jej wyobrażenie na temat Polski. I poniżej skracam i parafrazuję. Tak, wiem, że nie było polskich obozów. Obozy budowali Niemcy, ale specjalnie to zrobili, bo w Polsce tylko udało im się znaleźć ludzi do obsługi pieców, komór gazowych i całej reszty. Tak, moi drodzy, ona uważa, że załogi obozów składały się z Polaków. Tylko wartownicy byli Niemcami. Polacy byli w czasie wojny 1000 razy gorsi od Niemców, bo wszyscy są i zawsze byli antysemitami. W Niemczech antysemityzmu w zasadzie nie było. Tam był tylko jeden antysemita, Hitler, a cała reszta wykonywała tylko rozkazy. No, wiadomo jak to Niemcy, rozkaz to rozkaz, Ordnung muss sein, zum Befehl. Nie należy ich rozgrzeszać, ale też co ma zrobić wojsko w czasie wojny? Musi wykonywać rozkazy. Natomiast Polacy mordowali Żydów, donosili na nich bez rozkazu, z najniższych pobudek, czystej nienawiści i chciwości. Co więcej, Niemcy, choć zawinili w tym wszystkim relatywnie najmniej, już dawno przeprosili i zapłacili. A Polacy ciągle wypierają się swoich zbrodni i nie chcą płacić. Ale Izrael to potężne i dobrze zorganizowane państwo, które jest najnowocześniejsze na świecie i coraz bardziej się wzmacnia. Przyjdzie czas, kiedy rzuci Polskę na kolana. W Polsce jest najwięcej incydentów antysemickich na świecie, a wycieczki izraelskich uczniów muszą być chronione przez uzbrojonych strażników. Inaczej dawno by ich pomordowano. Kiedy próbowałem protestować, stwierdziła, że właśnie o tym mówi, że ciągle wypieramy się zbrodni i poszła sobie. Moi drodzy, to była pierwsza historia. Co tu komentować? No człowiek kulturalny, z takim chamstwem, z taką głupotą, no nie może dyskutować. No nie może, ale przejdźmy do drugiej historii. Znajomy hotelarz opowiedział mi kiedyś następującą historię. Przyjechała do niego wycieczka uczniów izraelskich. Kilka autokarów. Zajęli cały hotel. Rezerwacja była zrobiona z dużym wyprzedzeniem. Ich przewodnikiem był Żyd, mówiący dobrze po polsku. Zameldowali się, zainstalowali w pokojach, a po pół godziny do mojego hotelarza przychodzi ten przewodnik, mówi, że skandal, bo uczniowie chcą się wykąpać, a nie ma ciepłej wody. Znajomy sprawdza kran. Rzeczywiście leci tylko letnia.
Alarmuje konserwatora, lecę do kotłowni, ale nic nie da się zrobić. W ramach przeprosin znajomy oferuje jakiś rabat, a przewodnik na to, że oni nie zapłacą nic. I rzeczywiście, przespali się, zjedli śniadanie i wyjechali bez płacenia. Znajomy opowiedział to potem kolegom z branży, żeby ich ostrzec. I okazało się, że niektórzy z nich mają analogiczne doświadczenia z tymi wycieczkami z Izraela. A jeden z nich wyjaśnił, o co chodzi. Otóż w ramach zajęć przygotowujących do wyjazdu do Polski, ci uczniowie, oprócz techniki przetrwania w kraju, w którym na każdym kroku grozi im antysemicki mord, są też uczeni, żeby w kardans po przyjeździe do hotelu odkręcić naraz we wszystkich pokojach wszystkie krany z gorącą wodą. Dzięki temu zrobi się w hotelarza w konia, nie będzie trzeba płacić za pobyt i chociaż w ten sposób wywrze się zemstę na Polakach. Moi drodzy, to są relacje człowieka, który w temacie Izraela i Polaków jest dosyć mocno zorientowany. Ja powiem ze swojego własnego doświadczenia. Zabrałem tutaj rodzinę, jak byliśmy w Polsce, do koncentracjonslager Auschwitz. Również była moja babcia, ale moja babcia stwierdziła, że do Brzezinki już nie pojedzie. Wystarczy jej. Ale w Brzezince akurat ja z mojej strony było tak naprawdę najciekawsze zwiedzanie. Dlaczego? Dlatego, że z przewodnikiem, który tam pracował i wiem, że już nie pracuje, nadawaliśmy na wspólnych falach, że się tak wyrażę. I na moje zapytanie, jak to jest, kiedy przyjeżdżają wycieczki z Izraela, to mi powiedział tak. Proszę pana. Oczywiście wyłączył sobie tutaj ten taki, co opowiada tam do wszystkich i mówi do mnie tak półgłosem. Większego bydła nie widziałem. Czy pan sobie wyobraża, że oni sobie selfiaki robią na tych wagonach, które w Brzezince stoją? Czy pan sobie wyobraża, że oni sobie selfiaki robią w piecach krematoryjnych? Czy pan sobie wyobraża, że oni selfiaki sobie robią na pryczach? Tak, proszę pana. Mówi, i nie może pan zwrócić uwagi, bo zaraz cała ekipa leci ze skargą i to pan jesteś winny. Tak, moi drodzy. Tak ten naród jest do nas uprzedzany, tak jest szkolony. I to, co ja zawsze mówiłem, że antysemitą nie jest ten, który nie lubi Żydów. Antysemitą jest ten, którego Żydzi nie lubią. Moi drodzy, wspominałem wcześniej, że niektórzy, którzy wspierają potęgę Izraela, tak zwaną, działają przeciwko Polsce. I tutaj chciałem wam coś pokazać. I na pewno teraz to mi się dostanie w komentarzach, ale cóż, ja taki jestem, ja się nie boję mówić, jak sprawy widzę, bo to wszystko jest moja subiektywna opinia, a spojrzenie wydaje mam się dosyć perfidne. Na waszych ekranach w tej chwili to jest tak naprawdę zapowiedź książki Sławomira Cęckiewicza i Michała Rachonia. Zgoda. Rząd i służby Tuska w objęciach Putina. No i to już jest podobno hit, moi drodzy, i wszyscy się tym bardzo rajcują. Pytanie, o co chodzi? Dlaczego ja się tak przysapałem do pana Cęckiewicza? Coś wam pokażę. Na waszych ekranach jest to Gazeta Wyborcza, 19 czerwiec 2008 rok. To jest wydanie po angielsku, ale to nic. Przecież wiecie, że mamy na to sposoby. Szanowni państwo, premier dla gazety. Są politycy, którzy chcą udowodnić, że Lech Wałęsa był prowokatorem służby bezpieczeństwa, że sierpień 1980 rok był zaplanowany przez SB i że generalnie wszystko, co działo się w Polsce w latach 80. było zaprojektowane przez KGB w Moskwie. I tu jest następna sprawa, bo tu chciałem wam coś zacytować. Na temat właśnie pana Cęckiewicza. To jest ten cytat. I dlatego nie powinniśmy dziś debatować nad tym, czy pan Cęckiewicz i pan Gontarczyk mają prawo pisać książki i czy jedna książka wydana przez IPN jest w porządku, a inna nie. Powinniśmy, jeśli nie zgadzamy się z tezami obu autorów, włączyć się do debaty o roli Lecha Wałęsy, o roli sierpnia 1980 roku w historii Polski. I następny cytat.
Nie boję się książek pana Cenckiewicza. Boję się polityków, którzy na podstawie fragmentarycznych badań historycznych wysuwają tezy, które nie są już historyczne, ale bardzo polityczne, mające polityczne znaczenie także dziś. Moi drodzy, ja wiecie doskonale, że nie lubię pustych słów, więc ja wam ten materiał podlinkuję. Generalnie Donald Tusk w tym materiale powiedział, że zrobi wszystko, żeby książki pana Cenckiewicza nigdy nie były cenzurowane. No cóż, ale kto to jest ten pan Cenckiewicz, bo nie wszyscy mogą wiedzieć. Moi drodzy, jest to informacja ogólnie dostępna z Wikipedii. Sławomir Ryszard Cenckiewicz, urodzony w lipcu 71 roku w Gdyni, tak, historyk czasów najnowszych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, publicysta i tak dalej, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. No i tutaj jest opisana jego tak naprawdę kariera, praca. Tu jest takich kilka ciekawych kwiatków, moi drodzy, bo decyzją z 22 lipca 2006 roku ministra obrony narodowej Radosław Sikorski powołał go na stanowisko przewodniczącego Komisji do Spraw Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, które Cenckiewicz zajmował do 30 października 2006 roku. Miał udział w stworzeniu raportu o niezgodnych z prawem działaniach WSI w okresie ich istnienia. Wówczas pracował jako doradca wiceministra obrony narodowej Antoniego Maciarewicza, pełnomocnika do spraw organizacji służby kontrwywiadu wojskowego przy likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo ja tu chciałbym zwrócić uwagę na dziadka. Wnuk Mieczysława Cenckiewicza. Mieczysław Cenckiewicz, przed II wojną światową działacz organizacji młodzieżowej Komunistycznej Partii Polski. Po 1945 roku funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wychowywał się w dzielnicy Gdańsk-Zaspa. No, moi drodzy, jest związany z duszpasterstwem Bractwa Świętego Piusa X. Ja powiem tak, modli się pod figurą, diabła ma za skórą. Znacie moje powiedzenie niejednokrotnie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Pochodzi z Gdańska, z Zaspy. Można powiedzieć, czy się kolegowali, czy się nie kolegowali, to jest inna sprawa. O kim mowa, to już wiemy. Natomiast inna rzecz, moi drodzy. Człowiek, który, jak to się mówi, wywodzi się z PiSu, trochę tutaj z platformersami się kręci, tu trochę z jedną stroną klepie się po plecach, za chwilę z drugą stroną klepie się po plecach, tutaj sobie piją wódeczkę, tu sobie opowiadają, a teraz nagle wyskakuje w mediach z książką i o tym wszystkim opowiada, no jakoś mnie nie przekonuje. I ja sobie zdaję sprawę, że wkładam w kij mrowisko, bo kim ja znowuż jestem, żeby krytykować Cenckiewicza? Ale ja go nie krytykuję. Ja podaję tylko fakty. Ale co mnie do tego skłoniło? Już pokazuję. Moi drodzy, a sprowokował mnie do tego wpis pana Sławomira Cenckiewicza, a naprawdę jedno zdanie. Otóż było to zdanie w odpowiedzi do użytkownika Twittera, pana Mateusza Lachowskiego, który napisał: koniec alarmów, wygląda na to, że irański atak na razie dobiegł końca. Jest wiele nagrań, na których widać, że izraelska obrona przeciwlotnicza nie była sobie w stanie poradzić z tym ostrzałem. Musimy poczekać na więcej szczegółów, ale wygląda na to, że w wielu miejscach irańskie rakiety przebiły się przez izraelski system przeciwlotniczy. I co tu się nagle stało? Sławomir Cenckiewicz napisał: Izraelu, broń się skutecznie i obroń się. Moi drodzy, jedno zdanie, które zamiotło chłopa pod dywan. Taka jest moja subiektywna opinia. A co do zachowania tak zwanych hasydów w Europie, pokażę wam film.
Tak, moi drodzy, są to Hasydzi w Humaniu. Tak, na Ukrainie jest ich ponad 30 tysięcy w tym mieście. I niech was nie zwiedzie, na tym filmie pojawiło się auto z brytyjską rejestracją. Nie, to nie jest Wielka Brytania, to jest Humań. Zresztą tam jest taki znaczek Radio Swoboda. Moi drodzy, oni się tam osiedlają na potęgę, a Ukraińcy są z tego dumni. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, przygotowuję się do jutrzejszych live'ów. Za dzisiaj dziękuję. Komu się podobało, standardowo kciuk w górę poproszę. Pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga. Trzymajcie się, dobrego dnia, hej!